Blisko 120 prac autorstwa słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku możemy oglądać na wystawie w galerii w sam raz w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wystawa została otwarta z okazji obchodzonych w miniony weekend Dni Miasta. To jest właśnie fantastyczne, że możemy przyjść, rozwijać się, nie próżnować. Na wystawie możemy oglądać twórczość 19 pań, które na co dzień tworzą w Bolesławieckim Ośrodku Kultury pod okiem Katarzyny Sas. Na ekspozycji zaprezentowano prace, które powstały w ciągu minionego roku. Widać naprawdę z roku na rok, jakie panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku robią postępy, przeróżne techniki, widać naprawdę ogromny dorobek artystyczny. A wszystko zaczęło się 9 lat temu, tuż po utworzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dowiedziałyśmy się, że jest możliwość zapisania się. No i skrzętnie rywalizowałyśmy. Ja wręcz czekałam na to, żeby się zapisać, bo było bardzo dużo chętnych. Dziś w pracowni Katarzyny Sas pozostali tylko najwytrwalsi. Ci, dla których malowanie stało się pasją i sposobem na urozmaicenie codzienności. Z czasem trochę ludzi odeszło. Niektórzy zwątpili swoje siły. No a my ciągniemy dalej i nie mamy zamiaru zrezygnować, bo to jest dla nas wielka frajda. Przełamujecie pewną tendencję, czy udowadniacie sobie, nam, wszystkim, że sztuka nie zna granic i że można zostać artystą w każdym wieku. Można kochać to, co się robi i czerpać z tego ogromną satysfakcję. Wystawa nosi tytuł Doświadczanie. To hasło towarzyszyło instruktorce zajęć przez cały miniony rok akademicki w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Doświadczanie czegoś nowego, nowej materii, nowej techniki, nowego podejścia do procesu twórczego. Stąd na wystawie oprócz popularnej martwej natury możemy oglądać kompozycje powstałe na bazie rozlanego tuszu z kawałków papieru czy rysowane piórkiem i tuszem.